Wyobraź sobie, Jadziu, że pan Burski zna tego kiełbika Kiełbikowskiego i przestrzega nas przed nim. To najpospolitszy pod słońcem oszust. No proszę, widzę, że tatko zaczyna wtajemniczać pana w różne drobiazgi. W każdym razie, przed Kiełbikowskim chciałem panią przestrzec. Słyszałem go w sprawkach w Rosji, między innymi haniebny sposób, w którym powiewał pewną młodą dziewczynę, która miała nieszczęście się w nim zadłużyć. Prawda, że pan Adolf nic się nie zmienił? Pod żadnym względem. Szkoda, Jadziu! Co? To wy sobie tutaj porozmawiajcie. O, ależ tatko! Dobrze, ja teraz zrobię herbatkę. Się nie pokłóćcie, a nie rozmawiajcie o polityce. Więc jakże obecnie przedstawia się sytuacja w Rosji? Mam zamiar wygłosić o tym odczyt. Aha. U nas sytuacja byłaby znacznie lepszą, gdyby jej stale i systematycznie nie utrudniali. Moi przyjaciele polityczni. Jeśli pan chce, żebym mówiła wyraźnie, to tak. Pan moje drzwi. Może byśmy zastosowali się do rady ojca pani i nie mówili o polityce? Zapomnijmy na chwilę o różnicach, jakie nas dzielą. A można tak na zawołanie zapomnieć o swoich przekonaniach? Niech pani na jedno słowo. Był czas, żeśmy się bardzo rozumieli. Dużo rzeczy się zmieniło. Zapewne, ale pewne rzeczy pozostały niezmienne. Więc co mam panu wytłumaczyć? Zmiany, jaka w pani zaszła. Kwestia ewolucji moich przekonań wkracza w dziedzinę polityki. A sam pan przed chwilą chciał, żebyśmy o polityce już nie mówili.